Cześć! Witam Was bardzo serdecznie ponownie na moim kanale, z tej strony Karolina i dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców 2 miesięcy. Będą tu ulubieńcy kwietnia oraz ulubieńcy maja. Wspomnę również o 2 produktach, które nie za bardzo mi się sprawdziły. Nie są to takie typowe buble, ale są to produkty, których po prostu nie chciałabym powtórzyć. Jeśli jesteś zainteresowana taką tematyką, zapraszam Cię do oglądania dalej. Jeśli chodzi o takie ciepłe miesiące typu maj, czerwiec, lipiec, sierpień, a nawet czasem wrzesień, głównie w ulubieńcach pojawią się kosmetyki pielęgnacyjne. Są to miesiące, kiedy nie chce się aż tak malować, staramy się używać tych kosmetyków jak najmniej, ponieważ jest ciepło na dworze, nie chcemy, aby wszystko nam spływało z twarzy, więc po prostu kolorówki testuję dużo mniej. No i przechodzimy do pierwszego produktu, jest to produkt z Isany, jest to peeling z białkiem jajka. Tak jak wiadomo, Isana jest wyprodukowana dla Rossmana, jest to 100 ml, cena takiego peelingu to jest 9,99. Można go również spotkać często na promocji, więc tak naprawdę można go dorwać jeszcze taniej. Jeśli chodzi właśnie o wygląd, mi taka infantylność nie przeszkadza. Moim zdaniem jest bardzo słodkie opakowanie. Ogólnie produkt ma kremową konsystencję, ale ma bardzo drobniutkie ziarenka, więc fajnie peelinguje. Są one dosyć ostre, więc uwaga, jeśli macie skórę wrażliwą. Jeśli chodzi o zapach, ciężko powiedzieć tak naprawdę, bo są zwolennicy i przeciwnicy tego zapachu. Jest to bardzo słodki zapach, taki aż mdlący miejscami. Niektórzy przyrównują go do ciasteczkowego, niektórzy typowo do plastikowego. Dla mnie jest to bardzo sztuczny zapach i cieszę się, że to jest peeling. Bo peelingu używam mniej więcej 2 razy w tygodniu i mogę jakoś przeżyć ten zapach. Jeśli tego produktu musiałabym używać na co dzień i ogólnie chciałabym używać na co dzień, bo nie muszę niczego używać, to niestety podejrzewam, że przestałabym go lubić po krótkim stosowaniu tak naprawdę, bo jest bardzo mocno wyczuwalny zapach i tym bardziej jeszcze w momencie, kiedy właśnie peelingujemy sobie buzię, on jeszcze bardziej mocniej pachnie. Ogólnie jeszcze z takich informacji, peeling bardzo dobrze się zmywa, nie mam problemu z tym, że mi zostaje na skórze. No i jeszcze jedna sprawa, producent tutaj uprzedza, żeby nie stosować przy trądziku lub rozszerzonych naczyniach krwionośnych. Kolejne produkty, bo tak naprawdę 2, również są z pielęgnacji. Mowa tutaj o produktach z Biolow. Pierwszy produkt jest to pianka peelingująco-myjąca, oczywiście borówkowa. To jest po prostu coś wspaniałego. Produkty nie posiadają SLS-ów, nie posiadają silikonów, więc są bardzo fajne. Pianka wygląda właśnie tak. Jest to mała pojemność, bo to jest 150 ml, więc nie starcza na długo, nie jest to produkt jakoś super wydajny. Skóra po tej piance jest nawilżona, jest gładziutka, mięciutka, jak po prostu bubcia niemowlaka. Do wyboru mamy bardzo dużo zapachów, jest ogrom po prostu wyboru, także każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Koszt tej pianki to jest 24,99, jeśli właśnie chodzi o taką regularną cenę, a aktualnie w Contigo jest w promocji w cenie 17,49. I wystarczyło otworzyć, a zapach rozniósł się na cały pokój. No i drugi produkt, również jest borówkowy oczywiście, jak to komplet. Jest to lekkie masło do ciała. Tak wygląda. Ogólnie też bardzo podobają mi się opakowania. Świetne mają etykiety i wyglądają bardzo naturalnie. Słuchajcie, kolejna rzecz to jest, tak jak wspomniałam, lekkie masło do ciała. Ono bardzo mocno nawilża, jest fajne. Pozostawia trochę tłustości na skórze, więc nie każdemu to będzie odpowiadać. Tak samo jest 150 ml. Cena tego masła to jest 26,99 w takiej regularnej cenie. Aktualnie tak samo jak poprzedni produkt jest w Contigo w promocji w cenie 21,59. I jest to masełko w takiej konsystencji dosyć rzadkiej. On pod wpływem ciepła robi się właśnie taki olejkowaty. No i zapomniałam jeszcze wspomnieć, że moim zdaniem dużym plusem są opakowania, ponieważ bez problemu możemy wykorzystać produkt do końca. No i jeden produkt z kolorówki może być słabo dostępny, ale niekoniecznie, nie mam co do tego pewności. I słuchajcie, jest to błyszczyk z Devi. Podejrzewam, że większość z Was pierwszy raz słyszy tą nazwę, ja ją usłyszałam również pierwszy raz w momencie, kiedy go kupiłam tak naprawdę. Jest to błyszczyk taki, jest to taki brudny róż, ale wpadający w nudziak, więc idealny kolor jak dla mnie. Odcień to jest BN2. Nie wiem, czy to coś Wam pomoże, ale Was informuję. Jeśli chodzi o takie informacje od producenta, to tu tylko pisze, że jest to błyszczyk do ust z witaminami. Jeśli chodzi o takie ogólne informacje od producenta, jest to błyszczyk z witaminami i filtrem UV. I teraz taka najważniejsza rzecz tak naprawdę, gdzie go kupiłam. Kupiłam go, jak szłam po bułki rano, na śniadanie, w sklepie osiedlowym obok bloku. Tak.
Szukałam informacji o tym błyszczyku, nigdzie nie znalazłam. Ja nie wiem, gdzie one są dostępne. Jeśli w ogóle znacie tą markę, dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, bo nigdy o niej nie słyszałam. W ogóle ciężko jest cokolwiek znaleźć, jakiekolwiek informacje na jej temat. Ale powiem wam, że pokochałam ten błyszczyk. On kosztował coś w granicach 11 zł. I opakowanie jest naprawdę solidne. Jest to po prostu plastik, ale bardzo dobry plastik, który się nie rysuje, który się nie ściera. Ja tą pomadkę, tak jak mówię, mam prawie od 1,5 miesiąca jej używam. I wszystko jest super i ona dalej jest i ja ją bardzo często używam. Nie jest to błyszczyk trwały, niestety. On się ściera dosyć szybko, ale ja nie mam problemu z poprawieniem tego. Wolę właśnie poprawiać błyszczyki, które się ścierają szybko, niż poprawiać jakąś pomadkę matową, która mnie irytuje podczas poprawiania, bo po prostu robią się grudki. I ten błyszczyk tak wygląda. W kamerze widzę, że jest dosyć różowy, on w rzeczywistości jest taki bardziej wpadający w nudziak. Piękny jest kolor, bardzo twarzowy i pasuje do większości makijaży. I w tych ulubieńcach będzie troszeczkę inaczej i właśnie taki system chciałabym wprowadzić w kolejnych moich filmach. Chciałabym wam polecić coś innego z mojego życia, jakąś na przykład muzykę, jakiś fajny film czy książkę. Dajcie znać, czy w ogóle takie coś wam się podoba, czy chcielibyście o czymś takim prosto ode mnie usłyszeć. I dzisiaj chciałabym wam polecić film, który oglądałam jakiś czas temu w kinie i bardzo mi się spodobał, zaciekawiła mnie tematyka właśnie tej osoby. Jest to film Podły, okrutny, zły. Głównym aktorem występującym jest Zac Efron. Zawsze przed wyjściem do kina z chłopakiem siedzimy i oglądamy wszystkie zwiastuny aktualnych filmów, żeby zdecydować, na który najlepiej iść, który nas najbardziej zaciekawi i tak dalej. I patrząc właśnie na ten film, myślę, nie włączaj w ogóle tego zwiastunu, bo gra Zac Efron. Nie, dajmy sobie spokój, bierz następny. No ale stwierdziliśmy, że dobra, tam jakoś się dogadaliśmy, że oglądniemy ten zwiastun. Zawsze Zac Efron kojarzył mi się z filmami typu High School Musical, z takimi typowo nastoletnimi filmami i nie wyobrażałam sobie go w tak poważnym filmie o tak poważnej tematyce. I jakie było moje po prostu zaskoczenie ku temu, że on naprawdę jest tak świetnym aktorem. Mega mi zaimponował, powiem wam szczerze, i nie spodziewałam się tak wspaniałej gry aktorskiej z jego strony. Są to kroniki Teda Bundy'ego, zbrodniarza, tak naprawdę opowiadane z perspektywy jego dziewczyny, z którą był latami. Jeśli wam się spodoba ten film i będziecie chcieli się jeszcze coś więcej dowiedzieć o tej osobie, to śmiało polecam wam na Netflixie Taśmy o Tedim Bundy'im. Też są bardzo dobre i dużo można się ciekawych rzeczy o nim dowiedzieć. Teraz sobie chwilkę ponarzekam na dwa płyny micelarne, które totalnie mi się nie sprawdziły. Pierwszy z nich jest z Nivei. To jest produkt, o którym czytałam bardzo dużo dobrych opinii na internecie i nie spodziewałam się, że tak mnie rozczaruje. Jest to ten płyn micelarny. Przyczyna wam opakowanie. Jest to 400 ml, cena jego to jest 22 zł za 400 ml. Spoko moim zdaniem cena, aczkolwiek... Jak już przetestowałam ten produkt, to wolałabym za 19 zł kupić z garniera taką samą pojemność. Produkt ten jest rekomendowany przez makijażystów 8 na 10. Płyn profesjonalny, micelarny do twarzy, oczu i ust. Zero pozostałości, długotrwały makijaż, efektywnie usuwa długotrwały makijaż oraz tusz do rzęs. Wszystkie typy cery, również wrażliwa, czarna herbata. Czyli tak naprawdę producent nam obiecuje, że jest to cudo, które polecają makijażyści, które zmyje wszystko, żadnych pozostałości, nic, po prostu mega. W moim przypadku tak nie było. Powiem tak, ten płyn micelarny zmyje makijaż twarzy. Naprawdę zmyje. Po wykorzystaniu około 5 wacików on w końcu zmyje tę twarz. Ale do oczu on się nie nadaje. Powiem wam, że ja nie używam żadnych tuszów wodoodpornych, a on nie zmyje mi nawet zwykłego. Tyle, ile po prostu ja tarłam tym wacikiem, żeby wytrzeć ten makijaż, cała byłam bordowa. Później mnie szczypały oczy po prostu od tego płynu. No tak się umęczyłam, że zużyłam go, jak widzicie, nawet nie połowę i mam go po prostu dość. I powiem wam, że ja tego produktu głównie używam właśnie do twarzy co jakiś czas, bo jednak nie jest to coś idealnego. Wolę sobie wziąć właśnie ten płyn z garniera, a tego głównie właśnie używam do mycia podkładki, na której mieszam podkład. No i ostatni produkt, również płyn do demakijażu, jest z Isany. Jest to tylko 50 ml. Kupiłam to na podróż do Budapesztu. Wzięłam sobie takie małe właśnie tacko, żeby wrzucić do walizki, żeby nie zajmowało mi dużo miejsca. I jakie było moje rozczarowanie? Słuchajcie, zapłaciłam za to około 3,70. Dajmy na to, że to 4 zł na to poszło. Produktu, jak widzicie, zużyłam
trochę ponad połowę, czyli tak jak właśnie mówię, jest to taki typowy produkt Travel Size. Jest to płyn micelarny do demakijażu oczu. Moim zdaniem on nie ma nic wspólnego z demakijażem oczu. On nie zmywał nic. Nic. Naprawdę. Ja tak tarłam oczy tym płynem, że już po prostu nie mogłam. W połowie wyjazdu w Budapeszcie poszłam specjalnie do sklepu i kupiłam inny płyn. Naprawdę. Niestety były tylko w większych tubach, ale kupiłam sobie właśnie ten z Garniera, co prawda zajął mi pół walizki, ale po prostu nie wytrzymałam z tym produktem, no po prostu nie wytrzymałam. I jest bardzo mało wydajny. Ja tutaj tym produktem zrobiłam, myślę, że coś w granicach 5, maksymalnie 6 demakijaży. I tyle poszło mi produktu. No to chyba to by było na tyle. Jeśli chodzi o dzisiejszy film, zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, do zostawiania łapek w górę. Zachęcam Was do oglądania moich poprzednich filmów oraz do tych, które się pojawią już w przyszłym tygodniu. Jeśli znacie któryś z tych kosmetyków, które dzisiaj pokazałam w filmie, napiszcie w komentarzach i koniecznie napiszcie, co o nim sądzicie. Trzymajcie się ciepło, życzę Wam udanego weekendu. Cześć!